Witam, dzisiaj chciałem Wam pokazać grzybka, którego możecie spotkać w sumie cały rok. Ale teraz zimą najlepiej go widać na patyczkach drzew. Zobaczcie, patyczki potrafią obrosnąć całe. Tak po prostu takimi małymi kuleczkami. Jest to gruzełek cynobrowy. Niejadalny. Zresztą ciężko by było zbierać i twardy jak... No i twardy jest. Dosyć twardy. Ale co? Jest takiego koloru, jak widzicie, takiego czerwień wróż wpadający. W zależności jak czy będzie mokry, czy suchy, to będzie bardziej wyrazisty lub mniej ten kolor. I ten gruzełek możecie spotkać na w sumie wszędzie, na krzewach, drzewach, jakichś nawet korzeniach. Nie ma to dla niego znaczenia. Jest dość częsty, nawet bardzo częsty. Zobaczcie, pełno go potrafi obrastać. Jeszcze Wam tutaj pokażę w innych miejscach. Zobaczcie, tutaj na tych gałęziach pełno. Są miejsca, gdzie jest naprawdę go dużo. A są miejsca, gdzie jest tak takimi jak tą kupeczkami rośnie. Zobaczcie. No, chcę wyostrzyć na gruzełka, a wyostrza mi na kamień. No. Dobra. Problem jest z wyostrzeniem w to, co chcę pokazać. Może teraz. No, o, zobaczcie. Widzicie, tam gdzie był bardziej mokry, jest innej barwy. Tu jest wyschnięty, jest jaśniejszy. I możecie go spotkać, tak jak mówię, wszędzie, bo on jest dość częsty grzybek. Tu akurat na takich gałązkach go spotkałem, ale możecie go wszędzie szukać. Dobra, będę kończył i rozglądał się za czymś nowym. Pozdrawiam.